Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot Tom trzeci komedii ludzkiej Pani Woke z Domu de Conflon jest to kobieta w podeszłym wieku posiadająca od lat czterdziestu mieszczańską gospodę położoną przy ulicy Nów saint jean -Viv, między dzielnicą łacińską a przedmieściem Saint-Marceau. Gospoda ta, znana pod nazwą Domu Vauquet, Daje schronienie tak mężczyznom, jak i kobietom, tak młodzieży, jak starcom. Pomimo to, obmowa nie tknęła nigdy obyczajów tego szanownego zakładu. Trzeba wszakże i dodać, że od 30 lat nie widziano w nim prawie wcale młodych osób. Zabłąkał się tam chyba taki nieborak, któremu rodzina przysyłała utrzymanie bardzo szczupłe. Jednakże w roku 1819, to jest w chwili rozpoczęcia się naszego dramatu. Mieszkała tam jedna uboga dziewczyna Musimy posługiwać się tu wyrazem dramat Jakkolwiek w tych czasach opłakanej literatury Stracił on wiele ze swej wziętości Z powodu, że go nadużywano i naciągano wedle potrzeby Posługujemy się nim nie dlatego By powieść ta miała być dramatyczną w całym znaczeniu tego słowa Ale dlatego, że fakt spełniony wyciśnie może kilka łez Entramuro i ekstra czy go ktokolwiek pojmie poza obrębem Paryża? Pozwalamy sobie wątpić. Szczegóły tej sceny tak są pełne spostrzeżeń i barw miejscowych, że można je dobrze zrozumieć tylko pomiędzy wzgórzami Montmartre a wyniosłością Montrouge w tej sławnej dolinie wiecznie osypujących się tynków i rynsztoków czarnych od błota w dolinie cierpień prawdziwych i radości często zwodniczych w Dolinie, gdzie się wszystko tak straszliwie kotłuje, że chyba nadzwyczajny wypadek może wywrzeć nieco silniejsze wrażenie. Wszakże i tutaj zdarzają się od czasu do czasu boleści wielkie i uroczyste, bo się na nie składa ogrom występku i cnoty. Na ich widok egoizm nawet zatrzymuje się wzruszony. Ale to chwilowe wrażenie przypomina smaczny owoc pochłonięty z chciwością. Rydwan cywilizacji na kształt wozu Bożyszcza Jagernaty, Opóźnia się wprawdzie spotkawszy na swej drodze serce oporne co się nie daje zgnieść tak łatwo jak inne ale zmiażdżywszy je po chwili posuwa się dalej w swym triumfalnym pochodzie Tak samo postąpicie wy co wziąwszy w białe ręce książkę pogrążycie się w miękkim fotelu mówiąc sobie może też mnie zabawi Przeczytawszy o tajemnych nieszczęściach ojca Gorio Zjecie obiad z apetytem, składając swą nieczułość na karp autora, zarzucając mu przesadę, obwiniając o zbytek poezji. Ach, wierzcie mi, ten dramat nie jest ani wymysłem, ani romansem. All is true. Jest on tak prawdziwy, że każdy znajdzie w sobie, może nawet w swym sercu, te same czynniki, z których on się składa. Dom, w którym mieści się gospoda mieszczańska, należy do pani Wokę. I znajduje się przy końcu ulicy Nów jean vivre W tym miejscu właśnie, gdzie grunt zniżający się ku ulicy Arbalet tworzy tak raptowną pochyłość, że konie rzadko wjeżdżają na nią. Okoliczność ta przyczynia się do ciszy panującej wśród ulic ściśniętych pomiędzy murami Val du Gras i Panteonu. Oba te gmachy nadają odrębny charakter atmosferze, powlekając ją żółtawym kolorytem, na którym jakoś posępnie ich cień się zarysowuje bruk tam suchy rynsztoki bez błota i wody trawa porasta wzdłuż murów najswobodniejszy człowiek musi tam ulec smutkowi ogarniającemu wszystkich przechodniów turkot powozu to rzadki wypadek domy ponure ściany przypominają więzienie zbłąkany paryżanin ujrzałby tam same gospody mieszczańskie lub zakłady ujrzałby nędzę lub zniechęcenie dogorywającą starość lub wesołą młodzież zmuszoną do pracy Żadna z dzielnic Paryża nie jest okropniejsza ani mniej znana. Mianowicie ulica Nów saint viv niby rama brązowa, jedynie stosowana do naszego opowiadania, przed zaczęciem którego trzeba, o ile możności, nastroić umysł do barw ciemnych, do myśli poważnych. Tak wędrowiec stępujący z katakumb, za każdym stopniem prowadzącym w głąb, coraz mniej widzi światła dziennego, coraz niewyraźniej słyszy śpiew przewodnika. Prawdziwe porównanie! Któż bowiem powie, co przedstawia straszliwszy obraz? Czy serca wyschły, czy czaszki próżne? Front gospody zwrócony jest na ogródek, wskutek czego dom przytyka pod kątem prostym do ulicy Nów Sążun-Wiw, miejscu najbardziej zagłębionym, gdzie ją przeżyna inna ulica. Wzdłuż całego frontu, pomiędzy domem a ogrodem znajduje się na sążeń szeroka przestrzeń wybrukowana okrągłymi kamieniami a dalej aleja wysypana piaskiem i otoczona wazonami z białego i niebieskiego fajansu, w których rosną krzewy geranium, oleandry i granaty. Furtka prowadząca w głąb tej alei ma nad sobą deskę z napisem Dom woke, a poniżej gospoda dla płci obojej i innych. Przez kratę, znajdującą się we drzwiach, opatrzonych donośnym dzwonkiem, widać niszę, wymalowaną na przeciwległym murze, wznoszącym się przy końcu wyżej wzmiankowanego bruku. Artysta tej dzielnicy nadał niszy kolor zielonego marmuru, udając zagłębienie, pod którym umieszczono statuę przedstawiającą Kupidyna. Patrząc na obłupany lakier, co go pokrywa, Amatorowie symbolów ujrzeliby w nim może mit miłości paryskiej, która się leczy o kilka kroków dalej. Na podstawie napis w zatarty przypomina epokę, do której się ta ozdoba odnosi, świadcząc o zapale dla Woltera, który powrócił do Paryża roku 1777. Ktokolwiek jesteś, oto obraz tego, kto jest twym mistrzem, był nim albo będzie. Gdy noc nadchodzi, Drzwi z kratą ustępują miejsca innym, całym drzwiom. Ogródek, tak szeroki jak front domu, otoczony od strony ulicy murem, przytyka drugim bokiem do ściany sąsiedniego domu, na którym zawiesza się okrywająca go szczelnie zasłona bluszczu. Widok ten sprawia w Paryżu malownicze wrażenie i przyciąga oczy przechodniów. Mur okalający ogródek, osłonięty jest szpalerem i winną latoroślą której owoce nędznie i zapylone bywają przedmiotem corocznej troski pani Woke i rozmów jej z mieszkańcami domu. Po obu stronach, wzdłuż muru, ciągnie się wąska dróżka prowadząca pod cień lip, które pani Woke, chociaż z domu du flą, nazywa uporczywie Tioil, pomimo gramatycznych uwag swych stołowników. Pomiędzy dwiema równoległymi alejami znajduje się przestrzeń kwadratowa zasadzona karczochami, Otoczona drzewami owocowymi karłowatego gatunku i objęta w koło szczawiem, sałatą i pietruszką. Pod lipami umieszczono okrągły stół zielony otoczony ławeczkami. W dni świąteczne przychodzą tu bogatsi goście, którym środki pozwalają zapłacić za filiżankę kawy i popijają ją zwolna przy upale dochodzącym do tak wysokiego stopnia, że kurczęta mogłyby się wykluć z jaj, gdyby je umieszczono w podobnej temperaturze. Trzypiętrowa facjata domu, nad którą wznoszą się jeszcze poddasza, zbudowana jest z piaskowca i pomalowana na kolor żółty, który wszystkim prawie domom paryskim nadaje jakiś nieszlachetny charakter. Na każdym piętrze znajduje się po pięć okien o małych szybkach. Żaluzje w oknach podniesione tak nierówno, że przecznice ich zdają się kłócić między sobą. Boczna ściana domu mieści dwa okna w rząd. Na parterze mają one zamiast ozdób żelaznych sztaby wyrabiane w kratkę. Poza domem znajduje się podwórze, szerokie blisko na 20 stóp, gdzie trzoda chlewna żyje w najlepszej zgodzie z kurami i królikami. W głębi widać drwalnie. Między tą drwalnią a oknem kuchennym przytwierdzono szafę spiżarną, pod którą znajduje się ściek brudnej wody. Z podwórza na ulicę prowadzą wąskie drzwiczki, przez które kucharka wyrzuca wszystkie nieczystości, polewając następnie kałużę czystą wodą, dla uniknięcia zarazy. Parter, przeznaczony na mieszczańską gospodę, składa się z pokoi o szklanych drzwiach i dwóch oknach wychodzących na ulicę. Ten salon łączy się z jadalnym pokojem, oddzielonym od kuchni sionką, w której znajdują się schody drewniane malowane i woskowane. Trudno znaleźć coś bardziej smutnego, jak ten salon, którego całe umeblowanie stanowią fotele i krzesła, obite włosianą materią w pasy błyszczące i matowe. Po środku stoi stół okrągły, z marmuru Saint-Anne, na którym postawiono dla ozdoby bardzo dzisiaj rozpowszechniony serwis biały porcelanowy o złotych paskach w połowie już pozacieranych. Podłoga w tym pokoju dosyć nędzna, ściany obwiedzione u dołu szeroką lamperią, wyżej zaś wyklejone lakierowanym papierem przedstawiającym główne sceny z telemaka, w których klasyczne osoby, dla odróżnienia, odmalowano żywszymi barwami. Przestrzeń między dwoma oknami o żelaznych sztabach przedstawia mieszkańcom gospody obraz uczty, którą Kalipso wydała na cześć syna Ulissesowego. Lat czterdzieści minęło od dnia, w którym powyższe malowidło ukazało się w salonie pani Woke. A jeszcze do tej pory nie przestaje ono pobudzać do żartów młodszych stołowników, którym się zdaje, że się wzniosą ponad swoje smutne położenie, drwiąc ze skromnego obiadu, na jaki nędza ich skazuje. Kominek ozdobiony po środku szkaradnym zegarem z sinawego marmuru, a po bokach dwoma wazonami sztucznych kwiatów, co dawne czasy zdają się pamiętać. Ognisko kominka, zawsze czysto umiecione, zdaje się mówić, że ogień bywa tu rzadkim gościem. Pierwszy ten pokój przejęty jest wonią, nie mającą w mowie ludzkiej odpowiedniego określenia. Najwłaściwiej byłoby nazwać ją wonią gospody. Czuć w niej zaduch, stęchliznę, pleśń. Wieje z niej chłód, wilgoć utrudniająca oddech i przejmująca odzienie. Unosi się zmieszany zapach różnych potraw, a wszystko razem przypomina izbę czeladną, kredens, szpital. Może by się to dało jaśniej wyrazić, gdyby był sposób zanalizować pierwiastki ulatniające się z atmosfery sui generis otaczającej każdego mieszkańca tego domu. A jednak, pomimo tych wszystkich obrzydliwości, salon opisany, w porównaniu z sąsiednim pokojem, wydaje się woniejący i wykwintny jak buduar. Ściany drugiego pokoju, od góry do dołu wykładane drzewem, były niegdyś kolorowe ale dziś widać tylko jakieś tło określone, na którym pokład brudu zarysował się w dziwaczne wzory. Do ścian poprzybijano półki, pokryte jakąś lgnącą warstwą, a na nich stoją zapylone i powyszczerbiane karawki wraz z podstawkami metalowymi, wyrabianymi w deseń naśladujący morę. Obok zaś piętrzą się stosy talerzy porcelanowych z niebieską obwódką z turnejskiej fabryki. W kącie stoi pudełko, z numerowanymi przegródkami służące za ogólny skład serwet poplamionych i zalanych winem. Spotkasz tutaj ten rodzaj sprzętów, co najlepiej opiera się niszczącej sile czasu i zewsząd już wygnany, sprawia takie wrażenie jak szczątki społeczeństwa w szpitalu chorób nieuleczonych. Zobaczysz tu barometr z kapucynem zapowiadającym deszcz, wstrętne malowidła odbierające apetyt w ramach lakierowanych ze złotymi brzeszkami. Zegar ścienny z szyld kretu wykładanego miedzią. Zielony piec. Kinkiety arganda, w których oliwa zgęstniała od kurzu. Długi stół pokryty ceratą dosyć zatłuszczoną, by krotochwilny stołownik mógł wypisać na niej swe imię, posługując się palcem w braku rylca. Dalej krzesła kulawe. Nędzne słomianki. Przenośne piecyki zużyte, popsute, z połamanymi zawiasami i przepalonym drzewem. Chcąc wyrazić, jak dalece wszystkie te meble są stare, popękane, struchlałe, drżące, stoczone, połamane, wykrzywione, roztrzęsione, dogorywające, potrzeba by długiego opisu, przez co opóźniłby się wątek powieści. A tego nigdy by mi nie darowali niecierpliwi czytelnicy. Czerwona podłoga pełna jest zagłębień, powstałych wskutek niejednokrotnego malowania i szorowania. Jednym słowem panuje tu nędza pozbawiona strony poetycznej. Nędza ukrywana, oszczędzająca się, wyszarzana. Niezwalana wprawdzie błotem, ale już mocno poplamiona. Nie mająca jeszcze dziur i łachmanów, ale za chwilę gotowa ulec zgniliźnie. Około siódmej z rana do znajomego nam pokoju wbiega kot pani Wokę, poprzedzając swą właścicielkę. Wskakuje na półki i wącha garnuszki z mlekiem pokryte talerzami, pomrukując przy tym głośno. Po chwili zjawia się wdowa, przystrojona w tiulowy czepek, spod którego zwiesza się fałszywy warkocz źle przytwierdzony, i posuwa się wlokąc za sobą powykrzywiane pantofle. Twarz jej stara, jakby obrzękła, z nosem zakrzywionym na kształt papuziego dzioba. Ręce pulchne, cała osoba utuczona jak szczur kościelny o nadzwyczaj pełnych kształtach. Wszystko harmonizuje jak najlepiej z tym salonem, do którego wszystkimi szparami zdaje się wciskać nieszczęście. Gdzie skądów wygląda zaczajona spekulacja, gdzie powietrze, duszne i odrażające, nie sprawia jednak wstrętu pani Woke. Oblicze jej, świeże jak pierwszy przymrozek jesienny, oczy otoczone siecią zmarszczek, których wyraz słodki jak uśmiech tancerki może w jednej chwili zmienić się w pochmurne spojrzenie rachmistrza. Cała wreszcie jej osoba wyjaśnia lepiej gospodę, która ze swej strony stanowi niby jednolitą całość z jej osobą. Gdzie jest więzienie, tam musi być i dozorca. Jednego nie można sobie przedstawić bez drugiego. Chorobliwa otyłość tej małej kobiety jest skutkiem życia, jakie prowadzi, tak jak tyfus jest wynikiem szpitalnych wyziewów. Z szarej, przerabianej sukni wymyka się podołek wełnianej spódnicy, świecący kłakami wypadającej waty. Ten widok przypomina nam salon, pokój jadalny i ogródek. Przeczuwamy kuchnię, odgadujemy jacy mogą być mieszkańcy domu. Widząc razem osobę i otoczenie, mamy dopiero obraz zupełny. Pani Wokę ma lat około pięćdziesięciu i wygląda jak wszystkie kobiety, które doznały nieszczęść w swym życiu. Wzrok jej szklisty. A wyraz twarzy przypomina faktorkę udającą gniew dla wyłudzenia większej zapłaty, a po chwili gotową na wszystko, by tylko polepszyć swój los, gotową wydać Grzegorza lub pisze gru, gdyby to było rzeczą jeszcze możliwą. To nie przeszkadza jej być w gruncie dobrą kobietą. Przynajmniej takie jest zdanie jej lokatorów, którzy uważają ją za biedną istotę stękającą i kaszlącą wraz z nimi. Kto był pan Wokę? Wdowa nie lubi rozpowiadać o nieboszczyku. Jakim sposobem utracił mienie? Wskutek nieszczęść, odpowiada kobieta. Wyznaje jednak, że się z nią niedobrze obchodził, a zostawił jej tylko dwoje oczu potrzebnych do płaczu, dom, w którym mieszka i przekonanie, że żadne nieszczęście nie zasługuje na jej współczucie, bo sama przecierpiała wszystko, co tylko przecierpieć można. Słysząc panią drepczącą po pokoju, kucharka, znana pod nazwą Grubej Sylwii, pośpiesza podać śniadanie dla stałych mieszkańców gospody. Wszyscy przychodzący stołownicy dostają tylko obiad, za co miesięcznie płacą trzydzieści franków. W chwili, gdy się ta powieść zaczyna, stałych mieszkańców było tylko siedmiu. Na pierwszym piętrze były dwa najlepsze apartamenty. Pani Woke zajmowała mniejszy, a drugi należał do pani Couture. Wdowy powojennym komisarzu Rzeczypospolitej francuskiej. Pani Couture utrzymywała przy sobie młodą osobę, niejaką Wiktorynę Taillefe, której starała się zastąpić matkę. Dochód obu tych pań wynosił 1800 franków. Na drugim piętrze jedno mieszkanie zajmował człowiek w podeszłym wieku nazwiskiem Poiré, drugie zaś pewien jegomość, mogący mieć ślad ze 40. Nosił on ciemną perukę. Czernił faworyty, uchodził za byłego kupca. Znano go powszechnie pod imieniem Wutrina. Trzecie piętro składało się z czterech pokoi. Jeden z nich wynajmowała Stara Panna, nazwiskiem Michonu, drugi zaś zajmował były fabrykant włoskiego makaronu, włoskich ciastek i krochmalu, nazywany pospolicie ojcem Gorio. Dwa pozostałe pokoje dawały schronienie różnym przelotnym ptakom a najczęściej nieszczęśliwym studentom, którzy na stół i kwaterę mogli wydać najwięcej 45 franków miesięcznie. To jest właśnie tyle, ile płacili ojciec Goriot i panna Miszonou. Ale pani Woke nie rada była takim mieszkańcom. Przyjmowała ich tylko w takim razie, gdy się nic lepszego nie nastręczało. Uważała, że studenci zjadają najwięcej chleba. Obecnie jeden z tych pokoi należał do młodego człowieka spod onglem który przyjechał do Paryża studiować prawo. Liczne rodzeństwo studenta odmawiało sobie wielu wygód, byle zaoszczędzić 120 franków, które stanowiły jego całoroczne utrzymanie. Eugeniusz Durastiniak, tak się bowiem ów student nazywał, był z rzędu tych młodych ludzi, których nieszczęście urabia do pracy, którzy pojmują od najmłodszych lat, jak wielkie nadzieje rodzice w nich pokładają marzą o świetnej przyszłości i, rachując na potęgę nauki, starają się zastosować ją zawczasu do przyszłych potrzeb społeczeństwa, z którego zamierzają wyciągnąć dla siebie jak najwięcej korzyści. Gdyby nie jego ciekawe spostrzeżenia, gdyby nie ta zręczność, z jaką potrafił zająć pewne stanowisko w salonach Paryża, powieść niniejsza byłaby pozbawiona tych barw prawdziwych które zawdzięcza przenikliwości jego umysłu i usilności, z jaką badał tajniki tego straszliwego położenia, które najstaranniej osłaniali ci, co je wytworzyli i ci, co je znosili. Ponad trzecim piętrem był strych do suszenia bielizny i dwa poddasza, gdzie sypiał posługacz zwany Krzysztofem i gruba Sylwia kucharka. Oprócz siedmiu stałych mieszkańców pani Wokę miewała rok rocznie ośmiu studentów z wydziału prawnego lub medycznego i dwóch stołowników mieszkających w tej samej dzielnicy. Ci wszyscy przychodzili tylko na obiad. Do obiadu siadało osiemnaście osób, a w razie potrzeby i dwadzieścia mogłoby się pomieścić w sali jadalnej. Ale z rana tylko siedmiu stałych mieszkańców schodziło się na śniadanie i wtedy można by pomyśleć, że to kółko rodzinne zasiada przy stole. Wszyscy przychodzili w pantoflach i udzielali sobie wzajemnie różnych spostrzeżeń poufnych, zastanowiono się nad ubraniem i wyrazem twarzy obiadowych gości, roztrząsano wypadki ubiegłego wieczoru, a każdy wyraz tchnął szczerością i zaufaniem. Wszyscy stali mieszkańcy byli pieszczochami pani Woke, która z dokładnością astronoma obdzielała ich staraniem i względami stosownie do większej lub mniejszej zapłaty. W każdym razie otaczano wyjątkowym szacunkiem te siedem istot, które tutaj wypadek zgromadził. Obaj mieszkańcy drugiego piętra płacili tylko po 72 franki na miesiąc. Taka taniość, która zresztą istnieje tylko na przedmieściu Saint-Marcel między La Bourbe i La Salperiere dowodziła, że wszyscy ci ludzie z wyjątkiem pani Couture uginali się pod ciężarem nieszczęścia mniej lub więcej widocznego. Toteż odzienie ich, wytarte i zniszczone, przedstawiało widok nie mniej opłakany, jak wnętrze ich mieszkania. Surduty mężczyzn były koloru zagadkowego. Obuwie takie, jakiego nie ścierpiano by w obrębie eleganckiej dzielnicy. Bielizna zniszczona, reszta odzieży tylko że się trzymała. Kobiety nosiły suknie wypełzłe, farbowane i znów wypłowiałe stare, cerowane koronki, rękawiczki wyglansowane od długiego użycia i chusteczki wyrudziałe aż do dziur przetarte. Takiego to rodzaju odzież okrywała postaci, po większej części dobrze zbudowane, o silnym organizmie, co się oparł wszystkim burzom życia, o twarzach zimnych, twardych, zatartych jak dukaty wyszły z obiegu. Spoza warg wywiędłych ukazywały się chciwe zęby. Widok tych ludzi kazał się domyślać dramatów spełnionych lub rozwijających się w chwili obecnej. Nie tych dramatów, co to się odgrywają przy sztucznym oświetleniu pomiędzy malowanymi kulisami, ale dramatów żywych i niemych, zastygłych, a tak silnie poruszających serce dramatów nieprzerwanych, długotrwałych. Stara panna Miszonu osłaniała swe oczy zmęczone daszkiem który mógłby rozdrażnić samego anioła litości. Składał się on z zatłuszczonego kawałka zielonej kitajki rozpiętej na drucie. Chustka otoczona nędzną, powyskubywaną frędzlą okrywała kształty tak spiczaste, iż rzekłbyś, że pod nią kościotrup się ukrywa. Co pozbawiło te istotę kształtów niewieścich? Musiała być kiedyś ładna i zgrabna. Cóż ją doprowadziło do stanu obecnego? Występek? Zgryzota czy chciwość? Czy kochała zbyt wiele? Czy była ostatnią z kobiet? Czy tylko kurtyzaną? Może starość odrażająca była karą za triumfy młodości ambitnej, spędzonej wśród uciech różnorodnych. Wzrok jej wygasły przejmował chłodem. W pomarszczonej twarzy czytałeś groźbę jakąś niepojętą. Gdy się odezwała, dźwięk jej głosu przywodził na myśl konika polnego, co za zbliżeniem się zimy odzywa się ciągle w głębi zarośli. Opowiadała o sobie, że dozorowała pewnego starca cierpiącego na katar pęcherza, którego dzieci opuściły, sądząc, że się po nim niczego spodziewać nie można. Ten oto starzec zapisał pannie Miszonu tysiąc franków dożywotniego dochodu. Co dało powód do niejednokrotnych zatargów z sukcesorami, którzy nie przestawali prześladować jej po twarzą. Chociaż gra namiętności wyryła się na jej twarzy, można było jednak dopatrzeć jeszcze pewnych śladów płci białej i delikatnej, co pozwalało przypuszczać, że ciało jej zachowało dotąd pewne szczątki piękności. Pan Poiret był rodzajem automatu. Trzeba było widzieć go w chwili, gdy na kształt cienia szarego przesuwał się po alei ogrodu botanicznego. Zmięta czapka okrywała mu głowę. Laska o zżółkłej gałce z kości słoniowej gotowa była lada chwila wypaść z ręki niedołężnej. Wygniecione poły surduta rozwiewały się z wiatrem, ukazując spodnie obwisłe, a nogi okryte sinymi pończochami plątały się jak u pijaka. Reszta stroju składała się z białej zbrukanej kamizelki i z żabotu, z grubego, powyciąganego muślinu, który nie przystawał dobrze do chustki okręconej w koło indyczej szyi. To też nie jeden przechodzień pytał siebie, czy ten cień chiński należy rzeczywiście do śmiałej rasy synów Jafeta, fruwających po bulwarze włoskim. Jakiego to rodzaju praca mogła go tak powyłamywać? Jaka namiętność nadała ciemnobrunatny kolor jego szyszkowatej twarzy, która na rysunku wydałaby się przesadną karykaturą? Czym był ten człowiek? Może urzędnikiem w ministerstwie sprawiedliwości, w biurze, do którego kaci przedstawiają rachunek za dostawę czarnych welonów dla ojcobójców, za otręby do napełniania koszów, za sznurki i noże, a może do niego należało oczyszczanie szlachtuza lub inna jakaś czynność nakazana przez komisję sanitarną. Jednym słowem, człowiek ten wyglądał na jedno z pracowitych bydląt naszego młyna społecznego na jednego z tych paryskich ratonów, którzy nie znają nawet swych bertrandów. Wyglądał na jakąś sprężynę, która poruszała niedole lub szumowiny społeczne. Wreszcie był to jeden z tych ludzi, o których powiadamy, a jednak i tacy są potrzebni. Piękny Paryż nic nie wie o tych twarzach zbladłych wśród cierpień moralnych i fizycznych. Ale Paryż to istny ocean. Na próżno sądę zapuszczać będziecie, nigdy nie zbadacie jego głębokości. Możecie go zwiedzać i opisywać, ale na cóż się zdadzą wasze starania? Tylu jest badaczy sumiennych, co się tym morzem zajmują, a jednak pozostanie tam wiecznie jakaś ustroń nietknięta, jakaś nieznana pieczara. Znajdą się zawsze kwiaty, perły, potwory. Coś niesłychanego, o czym zapomnieli nurkowie literaci. Dom Wokę to właśnie jedna z takich ciekawych potworności. Dwie twarze stanowiły tam uderzającą sprzeczność z ogółem mieszkańców i stołowników. Chociaż cera panny Wiktoryny Tailfe pociągnięta była bladością chorobliwą, jaka cechuje zwykle dziewczęta cierpiące na bladaczkę, chociaż właściwy jej wyraz smutku i przygnębienia zlewał się harmonijnie z cierpieniem ogólnym stanowiącym tło tego obrazu, choć wydawała się zawsze zbiedzona i niepewna siebie, z tym wszystkim jednak twarz jej była młoda, głos wdzięczny i poruszenia żywe. Ta niedola młoda przypominała krzew o zżółkłych listkach, przesadzony na grunt niewłaściwy. Jej włosy jasne, wpadające w odcień miedziany, twarz delikatna, figura nadzwyczaj szczupła jednym słowem, postać cała tchnęła tym wdziękiem, który nowożytni poeci upatrują w statuetkach średniowiecznych. Oczy szare, z czarnym odcieniem, wyrażały chrześcijańską łagodność i poddanie się. Ubranie skromne i niedrogie, wdzięcznie się układało na młodej, kształtnej figurze. W szczęściu dziewczę to byłoby zachwycające. Szczęście jest poezją kobiety, tak jak strój jest jej dekoracją. Niechby uciecha balu rozlała na tej bladej twarzy swoją barwę różaną, a wygody wykwintnego życia wypełniły i zarumieniły te policzki trochę już wpadłe. Niechby miłość rozjaśniła smutne te oczy, a Wiktoryna mogłaby walczyć o lepsze z najpiękniejszymi pannami. Nie znała tego, co daje kobiecie jakby drugie życie. Brakło jej gałganków i liścików miłosnych. Historia jej życia mogłaby dostarczyć wątku do opowieści. Ojciec Wiktoryny sądził się w prawie nie uznawać córki. Nie chciał jej mieć przy sobie. Przeznaczał jej tylko 600 franków rocznie. Wreszcie sprzedał swoje dobra, chcąc wszystko przekazać synowi. Matka Wiktoryny umarła z rozpaczy u dalekiej swej krewnej pani Couture, która odtąd z macierzyńską troskliwością zaopiekowała się sierotą. Na nieszczęście, wdowa po wojennym komisarzu wojsk Rzeczypospolitej nic w świecie nie posiadała prócz swej wdowiej pensji. Mogła więc kiedyś zostawić na łaskę i niełaskę świata biedne dziewczę bez doświadczenia i środków do życia. Dobra kobieta chciała na wszelki wypadek zaszczepić pobożność w sercu Wiktoryny. W tym celu co niedziela bywały z nią na mszy, a co dwa tygodnie wodziła ją do spowiedzi. I miała słuszność. Tylko uczucia religijne mogły wesprzeć w przyszłości to dziecko odrzucone, które nie przestało kochać ojca i corocznie udawało się do niego, niosąc przebaczenie swej matki. Ale szło tylko po to, by wyczekiwać nadaremnie u drzwi ojcowskiego domu, które przed nią nielitościwie zamykano. Brat, jedyny pośrednik, na którego mogła rachować, ani razu nie odwiedził jej przez cztery lata. Nigdy nie pośpieszył jej z pomocą. Wiktoryna błagała Boga, by ojca jej wyprowadził z błędu i zmiękczył serce brata. Modliła się za obydwóch, nie obwiniając ich wcale. Natomiast pani Couture i pani Wauquet wyczerpały cały słownik obelg, nie znajdując wyrazu, który by dobrze określał barbarzyńskie postępowanie tych ludzi. Podczas gdy obie przeklinały niecnego milionera, Wiktoryna odzywała się łagodnie. I wyrazy jej przypominały głos zranionego gołębia, który nawet krzykiem boleści wyraża miłość. Eugeniusz Durastyniak przedstawiał typ południowy. Miał płeć białą przy czarnych włosach i oczach niebieskich. Cała jego powierzchowność i wszystkie ruchy zdradzały potomka szlachetnej rodziny, gdzie początkowe wychowanie bywa zwykle przesiąknięte tradycją wytwornego gustu. Oszczędny z potrzeby, musiał zadowalać się na co dzień przeszłorocznymi sukniami. Jednak wychodząc na miasto, mógł się niekiedy ubrać nie gorzej od wytwornych strojnisiów. W dni powszednie nosił surdut stary, kamizelkę zużytą, czarny krawat, zmięty i niedbale postudencko zawiązany, spodnie odpowiednie do całego stroju i buty podzelowane. Czterdziestoletni wutrę z poczernionymi faworytami Stanowił niby przejście od tej młodej pary Do reszty mieszkańców Był to jeden z tych ludzi, o których lud prosty powiada To tęgi chłop Szeroki w ramionach, biust miał potężny Muskuły wydatne i ogromne Czworogranne ręce porośnięte na palcach Kępami gęstych, ognistorudych włosów Twarz poorana przedwczesnymi zmarszczkami Miała w sobie jakiś wyraz okrucieństwa i nieludzkości ale łatwość i zgodność w obcowaniu z ludźmi zadawały kłam temu wyrazowi. Głos basowy, harmonizujący z rubaszną wesołością, sprawiał miłe wrażenie. Nadskakujący był, a jednak lubił kpić ze wszystkiego. Gdy w domu zepsuł się jaki zamek, on go wnet rozebrał na cząstki, naprowadził oliwą, naprawił i złożył, dodając zawsze: Znam się na tym. Zresztą znał on wszystko. Okręty, morze, Francję, zagranice, interesy, ludzi, wypadki, prawa, hotele i więzienia. Gotów był pośpieszyć z pomocą każdemu, kto tylko bardzo się uskarżał. Kilka razy już pożyczał pieniędzy pani Wauquet i niektórym mieszkańcom gospody, ale kredytorowie woleliby umrzeć niż zapóźnić się z wypłatą, bo Wotrę, pomimo swej miny dobrodusznej umiał spojrzeć niekiedy wzrokiem tak stanowczym i głębokim, że aż mrowie przechodziło. Miał szczególny sposób spluwania, który zdradzał człowieka obdarzonego wielkim zasobem krwi zimnej i niezdolnego cofnąć się przed żadnym występkiem, gdyby takowy miał go wybawić z dwuznacznego położenia. Niby sędzia surowy zdawał się badać każdą rzecz do głębi każde sumienie, uczucie każde zdawał się wzrokiem przenikać. Według przyjętego raz na zawsze zwyczaju wychodził po śniadaniu i wracał na obiad, po czym znikał na cały wieczór i dopiero koło północy dostawał się znów do mieszkania za pomocą wytrycha, któremu pani Wokę powierzyła. On tylko jeden dostąpił takiej łaski. To też był w jak najlepszych stosunkach z wdową, którą nazywał mamą i obejmował czule za kibić, zapomniana to pieszczota. Poczciwa niewiasta nie widziała w tym nic nadzwyczajnego, gdy w rzeczy samej jeden chyba wutrę miał ramiona dość długie, by uścisnąć tę ciężką bryłę. Było to cechą jego charakteru, że płacił wspaniale po piętnaście franków za miesiąc za glorię to jest kawę z wódką, którą popijał po obiedzie. Ludzie mniej lekkomyślni niż ta młodzież porwana wirem życia paryskiego lub ci starcy, obojętni na wszystko, co nie dotykało ich bezpośrednio, potrafiliby wyjaśnić sobie wątpliwe wrażenie, jakie wotrę sprawiał na otaczających. Człowiek ten znał i odgadywał zawsze sprawy innych, lecz nikt nie mógł zbadać nawzajem jego myśli i zajęć. Dobroduszność pozorna i ciągła uprzejmość służyły mu za przegrodę, którą się oddzielił od innych. Pomimo to zdradzał niekiedy przerażającą głębię swego charakteru. Często wpadał w zapał godny juvenala. Natrząsał się sprawa i tak zawzięcie chłostał wyższe towarzystwo, zarzucając mu sprzeczność z sobą samym, iż można było przypuszczać, że bardzo był niezadowolony z ustroju społecznego i miał w swym życiu tajemnicę starannie ukrywaną. Oczarowana, bezwiednie może, Siłą czterdziestoletniego atlety i pięknością młodego studenta, panna Tailfe, dzieliła pomiędzy nich swe spojrzenia przelotne i myśli tajemnicze. Lecz obaj zdawali się nie myśleć o niej wcale, choć z dnia na dzień ślepy traw mógł zmienić jej położenie i pomieścić ją w rzędzie bogatych panien. Zresztą żaden z mieszkańców gospody nie zadawał sobie trudu, by zbadać, czy nieszczęścia innych były rzeczywiste czy zmyślone. Każdy spoglądał na otaczających obojętnie, prawie podejrzliwie, a wynikało to z położenia, jakie względem siebie zajmowali. Widzieli, że nic nie mogą poradzić na swą niedolę, a dzieląc się troską nieustanną, wyczerpali cały zasób współczucia. Podobni do pary starych małżonków nie mieli już sobie nic do powiedzenia. Stosunki istniejące pomiędzy nimi były też czysto mechaniczne i przypominały ruch kół niesmarowanych. Wszyscy zdolni byli przejść obok ślepego, nie spojrzawszy nań wcale, lub wysłuchać obojętnie opowiadania o czyimś nieszczęściu. Wszyscy jednozgodnie patrzyli na śmierć jako na rozwiązanie zadania nędzy, wobec której bladł obraz najstraszliwszego zgonu. Najszczęśliwszą z tych dusz stroskanych była pani Woke, królująca wszechwładnie w tym domu przytułku. Mały ogródek, który pod wpływem zimna, suszy i wilgoci stał się pustym i głuchym stepem, dla niej był zawsze rozkosznym gajem. Dla niej jednej ponętnym był ów dom żółty i ponury, w którym powietrze przejęte wonią zaśniedziałej miedzi przypominało kantor weksli. Do niej należały wszystkie te celki ciemne. Ona żywiła wszystkich tych galerników skazanych na karę dożywotnią. Ona posiadała nad nimi władzę niezaprzeczoną. Czyż biedne te istoty znalazłyby w całym Paryżu za taką cenę jak u niej pożywienie zdrowe i dostatnie? Mieszkanie, które nie odznaczało się co prawda wdziękiem i wygodą, lecz mogło być porządnym i ochędorżonym, boć to przecie od samych mieszkańców zależało. Wiedziała też, że gdyby dopuściła się jakiej krzyczącej niesprawiedliwości względem jednego ze swych lokatorów, to ofiara zniosłaby ją bez szemrania. Zgromadzenie podobne. Musiało przedstawiać i rzeczywiście przedstawiało na małą skalę wszystkie składowe części społeczeństwa. W gronie osiemnastu stołowników znalazło się to, co się znajduje i w szkole, i w świecie. Znalazła się owa istota wzgardzona, ów kozioł ofiarny, służący wszystkim za cel do żartów. Na początku drugiego roku, osobistość ta stała się dla Eugeniusza Durestiniak Najwybitniejszą ze wszystkich, pomiędzy którymi skazany był przeżyć jeszcze dwa lata. Owym patirasem był stary fabrykant makaronu, ojciec Goriot, na którego głowie malarz skupiłby światło całego obrazu. Jakim sposobem on, najdawniejszy mieszkaniec, zasłużył na tę pogardę graniczącą prawie z nienawiścią, na to prześladowanie miarkowane niekiedy litością, na to lekceważenie z jakim spoglądano na jego nieszczęście? czy wywołał je dziwactwem lub jakąś śmiesznością, która zwykle surowiej od występku bywa sądzona? Pytania te odnoszą się bezpośrednio do wielu objawów niesprawiedliwości społecznej. Może to leży w naturze ludzkiej, że najmniej litości mamy dla tych, którzy przez pokorę, słabość lub obojętność najwięcej znieść gotowi. Czyż nie lubimy wszyscy próbować sił naszych kosztem kogoś lub czegoś? Czyliż ulicznik, ta bezsilna istota, nie dzwonił wszystkich drzwi w dzień mroźny? Czy się nie wspina z wysiłkiem, by wypisać swe imię na świeżym, nietkniętym pomniku? Ojciec Goriot, starzec prawie 69-letni, przeprowadził się do pani Wokę w 1813 roku, wycofawszy się uprzednio z interesów. Zajął zrazu mieszkanie należące obecnie do pani Couture i płacił 1200 franków komornego z miną człowieka, który mało dba o to, czy wyda pięć luidorów mniej lub więcej. Pani Wokę odświeżyła wszystkie trzy pokoje. Wzięła jednak z góry pieniądze, wystarczające aż nadto na pokrycie kosztów nędznego umeblowania. Sprawiła firanki z żółtej bawełnianej tkaniny. Fotele lakierowane, wybite pluszem, kilka nędznych malowideł i tapety, którymi pogardziłby każdy szynk miejski. Ojciec Gorio, którego wówczas nazywano z szacunkiem Panem Gorio, pozwalał się okpiwać z jakąś niedbałą wspaniałością. Co sprawiło może, iż zaczęto go uważać za głupca, nie znającego się na niczym. Goriot posiadał piękną garderobę. Przybył bowiem ze wspaniałą wyprawą kupca, który porzucając interesy niczego sobie nie odmawia. Pani Wokę podziwiała osiemnaście koszul z płótna holenderskiego, których cienkość tym bardziej wpadała w oko, że fabrykant makaronu wpinał do żabotu dwie duże szpilki brylantowe połączone z sobą złotym łańcuszkiem. Nosił zwykle garnitur szafirowy koloru bławatka. Ale co dzień brał świeżą kamizelkę z piki, pod którą wznosił się i opadał wydatny żołądek kształtu gruszkowatego ozdobiony ciężkim łańcuchem z brelokami. Tabakerkę złotą zdobił medalion napełniony włosami, co naprowadzało na myśl, że właściciel musiał być szczęśliwy w miłości. Gospodyni nazywała go bałamutem, a on się uśmiechał wesołym uśmiechem mieszczanina, którego zręcznie po sercu pogłaskano. Wszystkie szafy. A nazywał je Ormoire, na wzór prostego ludu, zostały zapełnione rozlicznym sprzętem srebrnym. Iskrzyły się oczy wdowy, gdy z wielką usłużnością pomagała mu rozkładać na półkach łyżki wazowe i stołowe, nakrycia srebrne, nalewki do oliwy i sosów, kilka półmisków, złocony serwis do śniadania i wiele innych przedmiotów, z którymi goriot nie chciał się rozstać, a wszystko to było mniej lub więcej piękne, każda sztuka ważyła pewną liczbę grzywien. Były to podarunki, które mu przypominały różne uroczyste chwile życia domowego. Patrz pani, mówił, chowając półmisek i filiżankę z pokrywką, na której znajdowała się para gołąbków złączonych z sobą dzióbkami. Oto jest pierwszy podarunek, którym dostał od żony w rocznicę naszego ślubu. Poczciwe biedactwo. Poświęciła na to wszystkie pieniądze zaoszczędzone z czasów panieńskich. Wiesz pani co? Wolałbym kopać ziemię paznokciami, niżeli z tym oto się rozstać. Z łaski Boga mogę do końca życia pić co rano kawę z tej filiżanki. Nie jestem biedakiem godnym litości. Jeszcze mi na długo chleba wystarczy. Oprócz tego, bystre oko pani Woke dostrzegło w głównej księdze handlowej kilka cyfr, które dodane razem mogły dać nieocenionemu Goriotowi od 8 do 10 tysięcy franków dochodu. Od owego dnia pewien plan zrodził się w głowie pani Wauquet z domu de Conflon, która miała wówczas lat 48, a przyznawała się tylko do 39. Znajdowała, że goriot odznaczał się powierzchownością przyjemną i przyzwoitą, chociaż co prawda gruczołki łzowe jego oczu były nabrzękłe i wydatne, wskutek czego musiał dość często ocierać sączącą się łzę. Zresztą łytki mięsiste i wydatne, wraz z długim, prawie kwadratowym nosem i okrągłą, naiwnie głupkowatą twarzą poczciwca, znamionowały przymioty moralne, które, jak się zdaje, wdowa ceniła wysoko. Wyglądał na bydle dobrze zbudowane, u którego uczuciowość przeważa nad rozsądkiem. Fryzjer szkoły politechnicznej przychodził co rano pudrować mu włosy, które zaczesane w aliz de pigon przyozdabiały jego oblicze tworząc pięć pukli nad niskim czołem. Zakrawał trochę na nieokrzesanego prostaka, ale ubierał się nadzwyczaj starannie i niezmiernie obficie zażywał tabakę, wciągając ją do nosa z miną człowieka pewnego, że w tabakierce jego nigdy nie zabraknie makumby. Pani Wokę zważyła to wszystko wnet po przeprowadzeniu się Goriota do jej domu, a wieczorem płonęła już rządzą zrzucenia całunu Wokę i zmartwychwstania jako pani Goriot. Marzyła, jak tu cudownie byłoby wyjść za mąż, sprzedać gospodę, podać rękę temu kwiatowi mieszczaństwa, stać się damą znaną w dzielnicy, zbierać ofiary dla biednych, urządzać niedzielne wycieczki do Choiseul, Słesa, Jontillais, bywać kiedy się zechce w teatrze, w loży, nie czekając gracisowych biletów, które stołownicy przynosili jej niekiedy w miesiącu czerwcu. Widziała w marzeniu całe eldorado życia paryskiego. Nie wyznała dotąd nikomu, że składając grosz do grosza zebrała 40 tysięcy franków. Otóż ze stanowiska majątkowego uważała siebie za partię stosowną. Pod każdym innym względem nie jestem przecie mniej warta od niego, powtarzała przewracając się w łóżku, jak gdyby pragnęła zapewnić się, że nie zbywało jej na wdziękach, których odcisk głęboki gruba sylwia znajdowała co dzień w pościeli. Począwszy od tego dnia. Wdowa korzystała prawie przez trzy miesiące z fryzjera pana i porobiła niektóre sprawunki z zakresu toalety, tłumacząc się potrzebą utrzymania domu na pewnej stopie, harmonizującej z szanownymi osobami, które w nim bywały. Zaczęła się bardzo starać o to, żeby zmienić cały personal mieszkańców. Powtarzając, że odtąd będzie przyjmowała tylko ludzi wyborowych pod każdym względem. Każdy nowy przybysz musiał się dowiedzieć, że pan Goriot, jeden z najszanowniejszych i najznaczniejszych kupców paryskich, oddał jej domowi pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Zaczęła rozdawać ogłoszenia opiewające zalety domu Wauquet. Była to według słów prospektu jedna z najdawniejszych i najszanowniejszych gospod dzielnicy łacińskiej, odznaczająca się przyjemnym widokiem na dolinę, wśród której wznosi się fabryka gobelinów. Można ją było dostrzec z trzeciego piętra, przytykająca do pięknego ogrodu, wzdłuż którego ciągnie się ulica Lipowa. Dalej wspomniano coś o świeżym powietrzu i położeniu ustronnym. Ogłoszenie to zwabiło hrabinę Du Lumbermesnil, 36-letnią kobietę, która żyła nadzieją likwidacji i emerytury należnej jej jako wdowie po generale poległym na polach bitwy. Pani Wokę? Zaprowadziła u siebie stół wykwintny. Kazała opalać salony blisko przez sześć miesięcy i tak sumiennie wypełniała obietnicę prospektu, że musiała swego dołożyć. Ale za to hrabina nazywała panią Woke szerami i obiecywała zwabić do niej baronową de Wumerlon i wdowę po pułkowniku hrabi Picozot, które musiały jeszcze domieszkać do końca kontraktu w hotelu droższym niż dom Woke. Zresztą interesy finansowe tych pań powrócą do stanu kwitnącego, skoro tylko biura wojenne ukończą swą czynność. Ale dodawała hrabina, biura wojenne nigdy nic nie kończą. Po obiedzie obie wdowy udawały się do pokoju pani Wokę, gdzie zajmowały się gawędką, popijając przy tym nalewkę poszeczkową i zajadając przysmaczki przeznaczone dla podniebienia samej gospodyni. Pani Dullon-Bermesnil. Pochwalała bardzo plan wdowy względem Goriota. Odgadła była jej myśl od razu i utrzymywała, że Goriotowi nic zarzucić niepodobna. Ach, pani moja droga, mówiła wdowa, ten człowiek zdrów jak ryba, zakonserwowany jest wybornie i może jeszcze bardzo uprzyjemnić życie kobiecie. Hrabina udzieliła wspaniałomyślnie niektórych uwag dotyczących stroju pani Wokę, który nie był wcale odpowiedni do jej pretensji. Trzeba się trzymać na stopie wojennej, mówiła. Po długich naradach obie wdowy udały się do Palais Royal i kupiły w galerii Dubois kapelusz z piórami i czepeczek. Hrabina pociągnęła przyjaciółkę do magazynu Małej Żanety, gdzie wybrano suknie i przepaskę. Dzięki wszystkim tym sprawunkom wdowa stanęła pod bronią i przypominała żywo szyld Dubów a la mode. Znalazła siebie tak zmienioną na korzyść, że uczuła żywą wdzięczność dla hrabiny i ofiarowała jej dwudziestofrankowy kapelusz, chociaż była to osoba nieprzynosząca wielkiego zysku. Miała wprawdzie zamiar prosić przyjaciółkę, by wybadała goriota i zwróciła jego uwagę na wszystkie przymioty wdowy Wokê. Pani de Lombermesnil podjęła się tej sprawy skwapliwie i trzymała starego fabrykanta w oblężeniu tak długo, aż jej udzielił posłuchania. Miała ona niekłamaną chętkę zbała zbałamucić go na swój własny rachunek Ale stary okazał się tak nieśmiały, a pomimo to oporny Że wszystkie usiłowania spełzły na niczym I hrabina wyszła obrażona jego gburowatością Mój aniele, powiedziała do swej najdroższej przyjaciółki Nie dasz rady z tym człowiekiem Niedowierzający jest aż do śmieszności Przy tym taki to dusigrosz, takie głupie bydle Że na nieprzyjemności tylko mógłby cię narazić Między panem Goriot i panią de lombard rzeczy tak stanęły, że hrabina nawet widzieć go już nie chciała. Nazajutrz opuściła dom wdowy, zapominając zapłacić komornego za sześć miesięcy. Pozostawiła trochę starych rzeczy, wartych może pięć franków. Pani Vauquer poszukiwała zapalczywie zbiegłej przyjaciółki, ale w całym Paryżu nie umiano jej odpowiedzieć o hrabinie de lombard Odtąd powracała często do tej sprawy opłakanej, utyskując na swą łatwowierność, choć w rzeczy samej żadna kotka nie mogła być bardziej nieufna od niej. Ale podobna była do tej licznej klasy ludzi, co to bliskim nie a obcym ufają bez granic. Jest to fakt moralny, dziwaczny, lecz prawdziwy, którego zarodek łatwo znaleźć w sercu ludzkim. Są ludzie, co nie spodziewają się już nie pozyskać u osób, z którymi żyją. Może czują, że zdradziwszy przed otaczającym próżnię swej duszy, zasłużyli na ich sąd surowy, ale nie umieją się obejść bez pochlebstwa. Trawi ich żądza błyszczenia pozorem cnót, których nie posiadają. I pragną zdobyć szacunek lub serce obcych ludzi, choćby wkrótce mieli utracić oboje. Wreszcie bywają ludzie z natury już sprzedajni. Ci nie zrobią nic dobrego przyjaciołom lub bliskim, dlatego tylko, że to jest ich obowiązkiem. Ale obcym gotowi ofiarować usługi, bo to pochlebia ich miłości własnej. Im ciaśniejsze jest koło, w którym się ich uczucie obraca, tym mniej zdolni są kochać. Im więcej się ono rozszerza, tym czulszymi się stają. Pani woke łączyła w sobie obydwie te natury małoduszne, fałszywe i nędzne. Gdybym ja był tutaj, mówił jej wutrę, nie spotkałoby pani podobne nieszczęście. Potrafiłbym zedrzeć maskę z tej komediantki. O, bo ja się znam na takich sztuczkach. Obyczajem wszystkich ludzi ciasnej głowy, pani Wokę, nie wykraczała nigdy poza sferę faktów i nie zagłębiała się w badanie przyczyn. Chętnie zwalała na innych swe błędy. To też, przyniósłszy ową stratę, patrzyła na uczciwego fabrykanta makaronu jako na źródło swych nieszczęść, i od owego dnia, jak mówiła, zaczęła się rozczarowywać. Teraz odgadła, dlaczego na nic się nie zdały wszystkie zaczepki z jej strony, również jak i kosztowna wystawność, jaką się otaczała. Teraz dopiero spostrzegła, że lokator jej miał, jak mówiła, swoje narowy. Musiała wreszcie zgodzić się na to, że nadzieja jej tak czule wykołysana spoczywała na podstawie chimerycznej musiała przyznać słuszność hrabinie, która dała dowód wielkiej przenikliwości, przepowiadając stanowczo, że wdowa nie da sobie rady z tym człowiekiem. Rzecz naturalna, że niechęć z jaką obecnie spoglądała na niego, przewyższała o wiele przyjaźń dawniejszą. Nienawiść przerosła miłość i przybrała rozmiary zawiedzionych nadziei. Serce ludzkie spoczywa niekiedy wspinając się na szczyt przywiązania, lecz prawie nigdy się nie wstrzymuje na stromej pochyłości uczuć nienawistnych. Ale pan Goriot był jednym z mieszkańców domu i wdowa musiała powstrzymywać wybuchy obrażonej miłości własnej. Musiała tłumić westchnienia wyrywające się na myśl o zawodzie i przemagać pragnienie zemsty, jak mnich, którego rozdrażnił przełożony. Ludziom płytkiego umysłu nędzne środki wystarczają do zadowolenia i złych, i dobrych skłonności. Wdowa wyczerpała całą złośliwość kobiecą, gotując swej ofierze szereg prześladowań tajemnych. Zaczęła od tego, że odrzuciła wszelkie dodatkowe ulepszenia zaprowadzone ostatnimi czasy w gospodzie. Nie potrzeba nadal ani korniszonów, ani sardeli. Po co te głupstwa? Powiedziała pewnego dnia do grubej Sylwii. I od tej chwili wróciła do dawnego programu. Pan Goriot należał do rzędu tych ludzi wstrzemięźliwych, co to dobijając się majątku, przywykają tak dalece do oszczędności, że ta staje się w końcu ich drugą naturą. Obiad składający się z zupy, sztuki mięsa i jarzyn wystarczał mu aż nadto. Trudno było pani Woke udręczyć swego stołownika, bo w niczym nie mogła sprzeciwić się jego upodobaniom. Wpadała w rozpacz, nie mogąc znaleźć słabej strony w tym człowieku. Zaczęła go lekceważyć, i tak wpłynęła na innych mieszkańców swego domu, że wszyscy zwolna przejęli się jej niechęcią dla goriota i przez lekkomyślność stali się narzędziem jej zemsty. Ku końcowi pierwszego roku nieufność wdowy rozrosła się do tego stopnia, że zaczęła się zastanawiać. Dlaczego ten kupiec, posiadający siedem lub osiem tysięcy liwrów dochodu, pyszne srebra i brylanty, których mogłaby mu pozazdrościć niejedna kobieta lekkich obyczajów, mieszka u niej, płacąc komorne tak małe w stosunku do znacznej fortuny? W tym pierwszym roku Goriot jadał obiad na mieście raz lub dwa razy na tydzień. Później nieznacznie doszło do tego, że tylko dwa razy na miesiąc jadał poza domem. Pani Woke. Bardzo rada była wyprawą jegomości Goriota. To też gniewało ją okrutnie, że stołownik coraz punktualniej zaczął się zjawiać u jej stołu. Przypisywano te zmiany zarówno powolnemu zmniejszaniu się majątku, jak i chęci sprzeciwienia się gospodyni. Nie Nieznośna to właściwość umysłów poziomych, że wszystkich mierzyć chcą swoją miarą. Ku końcowi drugiego roku Gorio usprawiedliwił niestety plotki krążące o nim, gdyż zapragnął przeprowadzić się na drugie piętro i zmniejszyć komorne do dziewięciuset franków. Musiał się tak dalece ograniczyć, że przez całą zimę nie opalał swego mieszkania. Wdowa Woke zażądała pieniędzy z góry i zaczęła odtąd nazywać swego lokatora ojcem Gorio. Niezmiernie trudno było zbadać przyczynę takiego upadku, bo już i pseudohrabina powiedziała, że Gorio był ponury i milczący. Ludzie o pustych głowach, zajęci zwykle rzeczami małej wagi, nie lubią trzymać języka na wodzy. To też według ich rozumowania każdy, kto nie rozpowiada o swoich czynach, musi zajmować się złymi sprawami. I oto kupiec ów poważny został naraz okrzyczany za oszusta ów Bałamut, wydał się teraz starym nicponiem. Według zdania Wutrena, który w tym czasie zamieszkał ówdowy Woke, ojciec Gorio grał na giełdzie i należał do ludzi, którzy, straciwszy całe mienie, próbują szczęścia na małą skalę. Innym razem umieszczano go w rzędzie tuzinkowych szulerów, którzy ryzykują i wygrywają co wieczór dziesięć franków. Czasami znów robiono z niego szpiega policyjnego. Choć wotrę twierdził, że stary za mało miał sprytu do tego rzemiosła. Utrzymywano jeszcze, że gorio był sknerą żyjącym z lichwy, że kupował ogromną masę biletów loteryjnych. Słowem, robiono z niego istotę tajemniczą, obarczoną wszystkim, co tylko może się wyrodzić z występku, bezsilności i sromoty. Oburzano się na jego życie nikczemne, na jego występki, jednak pomimo całego wstrętu nie wygnano go z domu a nie wygnano dlatego, że regularnie płacił komorne. Przy tym był nawet potrzebny i wszyscy spędzali na nim zły lub dobry humor, obsypując go żartami i przycinkami. Przystawano ogólnie na sąd pani Wokę, który wydawał się najtrafniejszy. Wdowa utrzymywała, że człowiek ten doskonale zakonserwowany, zdrów jak ryba i bardzo jeszcze przyjemny, prowadził życie rozwiązłe i dziwne miał upodobania. Oto fakty, którymi wdowa popierała swą potwarz. W kilka miesięcy po odjeździe niefortunnej hrabiny, która pół roku przeżyła kosztem pani Woke, ta ostatnia, leżąc pewnego poranku w łóżku, posłyszała na schodach szelest sukni jedwabnej i chutle leciuchny młodej kobiety, przemykającej się do goriota, którego drzwi w samą porę się otworzyły. Gruba Sylwia. Nie omieszkała też donieść swej pani, że jakaś panna zbyt piękna, żeby miała być uczciwa, wśliznęła się jak węgorz do kuchni i zapytała o mieszkanie Goriota. Ubrana była jak bóstwo, a buciki prunelowe świadczyły, że nie przyszła po błocie. Pani Woke i kucharka stanęły na czatach. Dosłyszały kilka słów zamienionych czule podczas dość długich odwiedzin. Pan Goriot odprowadzał swą damę. Gruba Sylwia zaczęła się niby wybierać na rynek, a w rzeczy samej wyszła z koszykiem po to tylko, by śledzić czułą parę. Pani, rzekła powróciwszy z wyprawy, pan Goriot musi być jednak diablo bogaty, skoro może utrzymać je na takiej stopie. Niech pani sobie wyobrazi, że na rogu ulicy de czekał powóz wspaniały, do którego ona wsiadła. Podczas obiadu pani Vauquer. Zaciągnęła firankę, żeby zasłonić Goriota przed blaskiem słońca, który raził mu oczy. Masz pan łaskę u pięknych dam, panie Gorio. — To też i słońce pana szuka, rzekła pani Woke, chcąc go widocznie ukłuć przypomnieniem odwiedziń porannych. Tam do licha. Masz pan dobry gust, bo to wcale ładna osóbka. To moja córka. Odrzekł Gorios z pewną dumą, którą mieszkańcy gospody wzięli za hipokryzję starca dobijającego się o pozory. W miesiąc po tych odwiedzinach nastąpiły drugie. Ta sama córka, która pierwszym razem przyjeżdżała w stroju porannym, przybyła teraz po obiedzie w wykwintnej toalecie. Stołownicy zebrani w salonie na pogawędkę po obiedniu ujrzeli piękną, wysmukłą blondynkę, pełną wdzięku i zbyt dystyngowaną, ażeby mogła być córką takiego ojca Gorio. Oto mamy już drugą, zawołała gruba Sylwia, nie poznając tej samej osoby. W kilka dni potem wysoka i kształtna brunetka o włosach czarnych i oczach żywych, spytała o pana Gorio. to jest i trzecia, rzekła Sylwia. Brunetka, która pierwszym razem odwiedzała ojca przed południem, przyjechała po niejakim czasie w stroju balowym. Oto i czwarta! rzekły razem pani Vauquet i gruba Sylwia, nie znajdując ani śladu podobieństwa między tą wielką panią a skromnie ubranym dziewczęciem, które onegdaj odwiedzało starego. Goriot płacił jeszcze 1200 franków komornego. Pani Wokę nie widziała w tym nic nadzwyczajnego, że człowiek majętny ma cztery lub pięć kochanek. Przyznawała nawet, że dał dowód wielkiego taktu nazywając je swymi córkami. Nie obrażała się bynajmniej, że sprowadzał te osoby do jej domu. Odwiedziny podobne drażniły ją tylko dlatego, że przekonywały o obojętności Goriota względem niej samej. To też na początku drugiego roku pozwoliła już sobie nazwać go Starym Mrukiem.